i przed nami pierwsze miasto, które będzie, to będzie Castellón. Także, o, tam widzicie, fajnie statki na redzie stoją i czekają. Takie miasta, jak są położone właśnie tuż nad morzem, no to tylko żyć, nie umierać. I później za następną górką znowu będzie ładny widok. No, ładny by był widok, gdyby nie ten żółtek, który mi tu wjechał. I wszystko zepsuł, proszę bardzo. No dobra, coś się pokazało. Takim kamperkiem sobie śmigają. Jeszcze przyczepka. No oni to mogą jeździć tam cały świat w koło, objechać czymś takim. No i tu mamy Castellón, a tam daleko, daleko jest port w Castellonie. Może się uda tutaj, zobaczymy, gdzie będę miał załadunek. Może w Castellonie dadzą załadunek, to by się tu przyjechało do portu jutro i byśmy mogli stać tutaj dwa dni do poniedziałku na przykład. Ja nie miałbym nic przeciwko. Będzie sprawdzę, jaka temperatura jest morza. Ale dzisiaj tu jest duży, duży ruch. W lusterku widzicie, ile tych samochodów jedzie. Zjeżdżamy z autostrady, drogę 300 CV40, o, droga CV40 i stąd kilka kilometrów będzie dosłownie do miejsca, do firmy, gdzie mamy się rozładować jutro rano. Po 1,8 km. A jest godzina 18:10 i zobaczcie, jak wysoko słońce jest jeszcze. W Polsce już jest taka szaróweczka, a o 7 jest ciemno już dawno. Tylko tutaj o 8 rano będzie noc. Tam mieliśmy podjazd 5% przez 2 km, mamy podjazd 6% 3 km. Zobaczymy, jak to nam się uda tu podjechać, ale spójrzcie, jakie ładne widoki są. Te góry zielone, trochę skał. No i teraz wolno będziemy jechać, to będziemy mogli się nagapić na to. Jest 55 na godzinę. Ślicznie to jest. No, 6%, 2 km jeszcze. Wjechaliśmy na tą górę. Nie jest to mało nisko, co widać zresztą. A teraz będziemy wjeżdżać do tunelu. Także włączę światło, bo niestety w tym manie nie ma automatycznego włączania świateł. Olerieja. Tak tunel się nazywa i to miasto, do którego jedziemy, też się tak nazywa. Kilometr takie jazdy mamy.
za 3 km zjeżdżamy z tej drogi, wjeżdżamy już taką jakąś dziwaczną, El Oleria. Aż nie wiadomo, jak to wymówić. I za 6 minut będziemy na miejscu. Tutaj zjeżdżamy, a firma, do której jedziemy, jest tutaj. To jest ta firma, moi drodzy. Cardonales, coś tam, coś tam. Także na drugą stronę trzeba się przedostać. Prawdopodobnie tamtym wiaduktem. No i tam gdzie się zatrzymamy, zaraz zobaczymy, jak się ta droga prowadzi. Kierunek kontingent. Jak tam wygląda ta strefa przemysłowa. Tu widzę, jest jakaś ta, jak to się nazywa, pompa, ale nie wiem, jak na tej pompie. Skręć w lewo duża, na rondzie i zjedź czwartym zjazdem, następnie lekko w lewo. O, Kasanowa jedzie przed nami. Na awaryjkach jeszcze, jak podjeżdżał pod górkę, jeszcze do tej pory nie wyłączył. Dobra. A tutaj to tak, a nie, zobaczymy. Ale co gdzieś się tutaj stanie, jak nie będzie miejsca tam. A tutaj jest nawet pod firmą jakąś można stanąć, ale zobaczymy, jak to, moi drodzy, będzie wyglądało. A on kółeczko sobie tylko zrobił. Kręci się, kręci. Jeszcze jedno kółeczko robi. Kierunek Walencja. Następnie przejedź przez rondo i zjedź pierwszym zjazdem. Dobrze, zaraz zobaczymy, jak to tam wygląda wszystko. Po 100 metrach przejedź przez rondo i zjedź pierwszym zjazdem. O, następnie tutaj też jest Repsol jakiś. Gdzie on to mi każe wjechać? Tutaj? Lekko w lewo. A, bo tu jest kartona, jest. Kręć w prawo na rondzie i zjedź pierwszym zjazdem. Poczekajcie, zaraz tu pomyślimy. Parking camiones. No dobrze. Only clients. Ale to jest only clients, to tutaj, do tego. To my nie jesteśmy klientami. Czekajcie, czekajcie. Teraz muszę stanąć tutaj i ogarnąć, gdzie jest wjazd. To chyba, wiecie co, to chyba trzeba... Kurwa, macie, wiecie co, nie wiem, czy w prawo, czy w lewo. Damy w prawo, gdzieś się tam wykręci. Żeby tam nie najechać na krawężnik ten wysoki. Ok, na styk poszło, moi drodzy. Tu sobie nastawiłem na tej nawigacji. No ta tam kartona jest, karto naches chyba się to czyta. Skręć w prawo na rondzie i zjedź pierwszym zjazdem. No to teraz już dojechaliśmy i tam się pomyliła nawigacja, a to jest tak trochę chore. Dobra. Tu jest... Tam można stać. Tu jest zakaz postoju ciężarówek. Zaraz zobaczymy. No widzicie, to jest tutaj. Po 150 metrach dojechałaś do celu podróży. Będziemy najwyżej kręcić. O, widzicie, tu jest ta strefa, na której można stanąć. Tylko że tu stoi od cholery tych. Też innych ciężarówek, także tam pojadę do końca i się gdzieś tam ustawię. I
Ja pitole. Trzeba będzie stać, iść w prawo i tyle. Gdzieś tu się zatrzymać. Bo tak się tu poustawiali, zobaczcie. Kurde. Tutaj sobie wjadę, moi drodzy. Chyba, że przejadę jeszcze dalej i zobaczymy, jak to w ogóle wygląda. Cofnę trochę i tyle. Tam jest brama wjazdowa, także tam ewentualnie się pójdę jutro zapytać. No to stoimy tutaj. Przy polach góry mamy piękne po lewej stronie. Kibelek widzę też jest. Tutaj gdzieś w te krzaczki jest gitara. Dobra, moi kochani. Byłem się zarejestrować. Teraz to wygląda w ten sposób, że tutaj wjechał jeden, dała mi numer jego rejestracyjny, że jak on wjedzie, to później ja mam wjechać na wagę. O właśnie. Że on wjechał, ja jadę na wagę. Później z wagi powiedziała, gdzie mam pojechać dalej. I tyle. I już mam załadunek do Castellonu. Także wjeżdżamy na wagę, a to nie będzie za duża firma, żeby kręcić. No dobra, rozładowany. Tu z boku zrzucają takie rolki. I co, teraz z powrotem na wagę. Moi drodzy, na tą wagę muszę wjechać. Machnie mi kobitka, że mogę jechać i wstanę, ogarnę się trochę. I jedziemy do Castellonu. Zobaczymy, czy w porcie będzie miejsce, czy nie. Jak będzie, to dobrze, jak nie, to trudno. Jakby było, to weekend mamy nad morzem, moi drodzy. Wyjeżdżamy, ta waga jest taka dosyć wąska. Dobra, to jedziemy. 166 km, czyli 15:15 na miejscu. Plus dojdzie do tego kąpiel na jakiejś stacji, no to liczmy 16. Wyjeżdżamy stąd i śmigamy dalej. A teraz mamy ten zjazd, ja wtedy wjeżdżaliśmy 3 km pod górę 6%, to teraz zjeżdżamy 3 km z górki takim zjazdem 60%. Możecie zobaczyć, jak ta okolica wygląda z tej wysokości. Tutaj mamy stację Repsol. Ja tu zjadę, wykąpię się, jak będzie gdzie, a jak nie, to na następnej stacji trzeba będzie stanąć i szukać prysznica. I przebiorę, żeby jak człowiek pojechać na weekenda. Będzie prysznic, właśnie pytanie.
A, chyba jest restauracja, to i prysznic powinien być. 3 mile lewej strony. No, dobrze. Zapowiada się gitara. Jedź, oto pisty A7, kierunek Walencja, przez 23 km. Tutaj stanę. Zatrzymali tam gdzieś po drodze i będą... A nie, to jest policja nawal, czyli to jest tak jak u nas żandarmeria, a tam wojsko przyjechało, widzicie? No proszę. Jak to wygląda? Rasowo. Dobra, nie będziemy się na niej gapić, idę pod prysznic. Dobra, wykąpany. 3,50 kosztuje tutaj prysznic. Ale prysznic, kibelek, umywalka, wszystko. O, to jest polski Mercedes, stoi UGM. Proszę bardzo, ludzie zajechali samochodem. No i na przed 16 będziemy na miejscu. No jadę i teraz zrobiło się coś takiego, że z takiego nieba, jak tam widzicie, jeszcze błękit. Wygląda tak, jakby gdzieś się na przykład paliło i zaszło to wszystko dymem. Taka mgła, jakby bryza z nad morza, nie wiem. Ale widzicie, jak to jest bardzo rozmyte wszystko przed nami. No i niebo się też zrobiło białe. Aczkolwiek temperatura jest fajna, bo 25,5 stopnia, na plusie oczywiście. I jedziemy cały czas wzdłuż sadów i tutaj z tego, co się przyglądałem, to cytryny, pomarańcze, chyba mandarynki, to wszystko tutaj w tych sadach rośnie. Jeszcze czeka na zebranie. No, przed nami 110 km. Troszeczkę się to wszystko rozmydliło na lepsze. I tam widzicie w perspektywie, jak już, ale wiecie co, tam taki dym jest, jak ten błękit i koło tego błękitu taki dym. I to chyba z tego się taka właśnie siwa chmura zrobiła. Cholera wie, nie wiem. Ale już jest błękit. W każdym razie widać taki pasek, także powinno być gitara. Po prawej stronie ta wieżyczka, która tutaj jest, to jest wieżyczka więzienna. Tak jak centrum dowodzenia, wieża lotów na lotnisku, tak tutaj pewnie jest taka wieża dowodzenia więzienia i tu jest zakład karny przed Walencją, jak się jedzie w kierunku kraju. Za dużo nie widać, bo posadzili drzewa, ale to jest zakład karny, jakieś więzienie. Z tamtej strony, jak jechałem, to było dużo, dużo lepiej widać, bo nie, no pod kątem, lepszy kąt był, a tutaj nic nie zobaczymy, niestety. Tutaj te domy białe, które stoją tam na zboczu tej góry, nie wiem, jak to wybudowali, jak sobie dali radę, ale widok mają śliczny, bo tam po prawo daleko, daleko już jest morze. No, jedziemy teraz 340 już do Castellonu, do portu ogólnie. Był tam znak, że zakaz tranzytu powyżej 7,5 tony, no ale jak zakaz tranzytu, to znakiem tego, że da się przejechać, nie? Dobra, i tutaj chyba w prawo, tak? Tutaj w prawo. Lekko w prawo.
musimy wjechać. Zobaczymy, czy będą w ogóle miejsca. Aczkolwiek będziemy tam przed 16, no to kurde. Osobówki co najwyżej mogą stać. Tunel tutaj przypomina ten tunel w Paryżu, gdzie się księżna Diana rozbiła. Też takie filary. No i takimi tunelami teraz praktycznie będziemy jechać cały czas, aż do samego portu.